Czyście lądy i okolice. Mamy potężną flotę tiperów 3,5 i 7,5 tony oraz 12-tonowy hook loader. Wynajmujemy skipy 8 i 12-jardowe. www.wysypisko.co.uk. Minister Czaputowicz chwali w Trójce kontrakt na zakup amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS. Zarząd Nowoczesnej zdecyduje dziś o losach posła Piotra Misiły. Po południu rusza szczyt G20. Oto informacje z Polski, ze świata, dokładnie 10. Czas na nie, Małgorzata Maliborska, prosimy o szczegóły. Jeśli amerykański kongres nie zgłosi zastrzeżeń, rząd USA sprzeda Polsce wyrzutnie rakietowe HIMARS, a system ten stanie się głównym elementem realizowanego przez MON programu HOMAR. Wartość transakcji Amerykanie oszacowali na 655 milionów dolarów. Kontrakt na zakup wyrzutni chwalił w Trójce minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Mi się wydaje, że trzeba to też postrzegać w kontekście naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, raczej w kwestii bezpieczeństwa. To jest właśnie ten wymiar też polityczny. Transakcja ma obejmować wyrzutnie M142, pojazdy do ich transportu, pociski rakietowe i systemy naprowadzania. W skład pakietu wchodzą także komputery, pociski testowe, sprzęt telekomunikacyjny, części zamienne, szkolenia oraz wsparcie logistyczne. Lada moment decyzja zarządu Nowoczesnej w sprawie posła Piotra Misiły. Według nieoficjalnych informacji zarząd ma wykluczyć posła z partii. Od kilku dni był zawieszony w prawach członka. W poniedziałek informowała o tym szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. To ona złożyła wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Wczoraj Lubnauer podtrzymała zarząd.